Cześć moje drogie, jak miło do Was znowu tutaj zaglądać, pogadać. Niestety ostatnio zbyt wiele czasu nie było. Byłam w Anglii, byłam w Paryżu weekend i muszę przyznać, że pogoda była taka sama jak i tutaj. Było dużo deszczu, dużo takich chłodnych dni i przez to musiałam jechać też do Primarka, bo nie miałam w sumie w planach. Jakoś tak się złożyło, że mnie nie ciągnęło, no ale był mus, bo mąż powiedział, że jest piękna pogoda, fajnie, cieplutko. Ja wziąłam dużo letnich rzeczy, potem okazało się, że jednak człowiek siedzi taki skiśnięty, nie ma bluzy, nie ma żadnego swetra i trzeba było się pofatygować. Dzisiaj Wam pokażę, co przywiozłam fajnego, jakie tam zdobycze udało mi się zgarnąć naprawdę w dobrej cenie i byłam dość wybredna i wybierałam takie rzeczy, które gdzieś tam faktycznie albo miałam, albo chciałabym mieć, albo gdzieś tam kiedyś już potestowałam i jednak stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby je nabyć. I zacznę może od kolorówki, od pielęgnacji, czyli od rzeczy kosmetycznych, potem Wam pokażę, co jednak udało mi się zgarnąć z Primarka i z TK Maxx, chociaż z TK Maxx jest naprawdę bardzo ubogi asortyment, bo były wyprzedaże, ale niestety już wszystko poszło w ręce klientów. Dobrze, zacznę od Bootsa. Poszłam tam przypadkiem, bo czekałam na szwagra, aż mnie odbierze, trochę mu tam zeszło na siłowni, więc miałam czas i poszłam i znalazłam dużo fajnych kosmetyków, które bym chciała mieć, ale nie były na wyprzedaży w dobrej cenie, na przykład It Cosmetics. Wymacałam wszystko, fajne rzeczy, muszę przyznać, że ceny też dość bardzo wysokie, no ale kiedyś tam je potestuję. Co udało mi się zgarnąć, to dużo kosmetyków z Pixi, była minus 50, jakaś tam promocja i udało się znaleźć fajne rzeczy, które nie są dostępne na przykład na Sephorze albo gdzieś tam na Zalando, gdzieś widziałam, czyli gdzieś tam na naszym terytorium można je gdzieś dorwać w jakichś trochę wyższych cenach, no bo ja na przykład za tonik, który miałam już wcześniej w mini wersji, to jest Glow Tonic, no nie wiem, zestaw kosztował chyba 90 zł, a ja zapłaciłam jakieś 40 parę złotych w przeliczeniu, więc to jest naprawdę bardzo dobra cena. Średnio zapłaciłam jakieś 10 funtów plus tam 2-3 funty, czyli tam do max 13-15 funtów, to już wiecie, takie maksimum było. Przeliczając na te ceny, które są u nas, no to wyszło całkiem spoko. Także tonik w dużej pojemności 250 ml, jakieś tam prawie tam ponad 40 zł w przeliczeniu. Wzięłam też dość mocny kosmetyk. Ja byłam zszokowana, jak bardzo to zadziałało na mojej twarzy. To jest peeling enzymatyczny w formie kremu, który naprawdę wow, jakie dało efekty, to mnie aż przeraziło, bo było to bliskie temu, co mogę uzyskać na przykład przy kwasach 30-30-paroprocentowych. A tutaj nie wiem dokładnie, co jest w składzie, bo tutaj pisze, że jest kokos i jakieś probiotyki. I tyle wiem na tą chwilę. Nie sprawdzałam w składzie, nic tutaj jeszcze nie kombinowałam. Tyle co użyłam raz i zauważyłam faktycznie, że to ma bardzo mocne działanie na skórze, więc to jest coś dla bardziej wymagających, dla wrażliwców, no tutaj naprawdę trzeba by uważać. Tak wygląda ten produkt, to jest Hydrating Milky Peel i to jest naprawdę konkret, muszę przyznać. Potestuję, powiem Wam więcej. Drugi tonik, jaki wzięłam, to jest ten różany. Mniej znany, chyba bardziej dla suchej, wrażliwej skóry, to jest raczej taki odżywczy tonik nawilżający, zobaczymy jak będzie się sprawdzać. No i ostatnia rzecz z tej marki, to są płatki pod oczy hydrożelowe z ogórkiem i kofeiną, czyli taki detoks troszeczkę ma kofeina zrobić i tutaj mamy 30 par. Tego nie widziałam na polskich stronach, więc nie wiem czy jest u nas już dostępne, ale tam było naprawdę na dość dobrej cenie na wyprzedaży, więc wzięłam. I jeszcze była jedna marka na wyprzedaży i żałuję, że nie wzięłam. To była ta słynna Boschia chyba. Takie czarne kosmetyki ma na bazie węgla i żałuję, że nie wzięłam, bo była też naprawdę bardzo dobra cena. Gdy później sprawdziłam na Sephorze, to była też co najmniej połowa w kieszeni by została. Dobrze, z lotniska mam tylko jedną rzecz, bo muszę przyznać, że większość co tam mieli, no to już mam lub gdzieś tam testowałam, nie bardzo mi pasuje. Chciałam wziąć jeden krem z Sisley, który testowałam z czarną różą. Muszę przyznać, że to jest jeden z najlepszych kremów, jakie miałam w życiu do czynienia. I chciałam mieć ten krem i kosztował 95 funtów na lotnisku, na jakiejś tam ekstra promocji. No bardzo drogi, no ale naprawdę dla mnie był ekstra, bo skóra była zewnętrznie taka dość matowa, a wewnętrznie była tak napompowana, tak była pięknie nawilżona, że to jest miodzie. To jest jeden z najlepszych kosmetyków, jakie miałam na swojej skórze. I wzięłam z Estée Lauder, to jest taka
takie może masło do demakijażu, krem do demakijażu, no nie wiem jak to powiedzieć, jak to taki smalec trochę można powiedzieć w konsystencji. To jest do demakijażu, do mycia twarzy i to jest jeden z lepszych kosmetyków tego typu, jakie miałam. I ja to już testowałam jakiś czas temu i powiedziałam sobie, że ja to kiedyś kupię w dobrej cenie. Kupiłam za 31 funtów chyba i to jest dość drogi kosmetyk, ale naprawdę pięknie myje twarz i porównując to do tego, który mam z... Boże, wyleciało mi z głowy, napiszę Wam, jak się nazywa ta marka. Tamta mi nie pasuje, jest taka bardzo sztuczna, bardzo niefajna na skórze, nie zachowuje się tak odpowiednio, jakbym chciała i dość mocno mnie też zapycha. To jest kosmetyk idealny i jeszcze chciałabym kupić ten drugi kosmetyk, który jest do mycia twarzy w formie może nie żelu, ale bardziej takiej kremowej wersji. Też jest bardzo fajny. Z TK Maxa mam też parę rzeczy. Kupiłam szczotkę Tangle Teaser, bo moja w tej wersji mini już naprawdę przeszła wiele, jest ze mną wiele lat, już powinna być wymieniona, bo te ząbki są już tak powykrzywiane, że już nie spełnia tej swojej funkcji, więc to już jest kwestia czasu, że wyląduje tamta wykoszuta, ta ją zastąpi, chociaż te kolory są zbyt jaskrawe, tak średnio się podobają, ale chodzi mi tu bardziej o samą szczotkę. Kupiłam też do ust Dr. Lip, czyli ten słynny kosmetyk nawilżający i muszę przyznać, że pod względem nawilżenia może on nie powala na kolana, może nie jest najcudowniejszy, nie zbija wszystkich kosmetyków, które tam gdzieś miałam do tej pory, bo były lepsze i gorsze, ale to, co go wyróżnia, to przede wszystkim jest to, że on zostaje na ustach naprawdę wiele, wiele godzin. Jest ta jego struktura jest tak gęsta, taka ciężka, taka lepka i faktycznie to trzyma się ust naprawdę przez długie godziny, nawet jak siedzieć tam po drodze, jeszcze je pije, to faktycznie to siedzi. Ja mam mini wersję i chciałam to przetestować, i to mimo, iż nie było najtańsze, bo zapłaciłam ponad 3 funty za taką małą tubkę, gdzie mamy 8 ml tylko, no to naprawdę dużo. Moim zdaniem jest dużo, ale będę kupować chyba większą pojemność. I jeszcze byłam też w Superdrug, chyba tak ta drugaria się nazywa, i kupiłam paletkę z Makeup Revolution. To jest jedyny kosmetyk kolorowy, jaki kupiłam właśnie za granicą i urzekła mnie ta kolorystyka i pigmentacja. Chociaż te cienie nie najlepiej utrzymują się u mnie, niestety rolują się porządnie, ale to chyba wina moja była, że nie dałam żadnej bazy, takiej dobrej bazy pod spód i tak wygląda kolorystyka. Jest naprawdę dość fajna, taka w moim stylu, chociaż te róże takie barwy troszeczkę przerażają, ale to się gdzieś tam da blendować. Trochę już potestowałam i właśnie użyłam ją pierwszy raz, jak byłam w Paryżu i mi to trochę spłynęło, ale to może była wina wilgoci, może nie wiem, może moje powieki były zbyt spocone. No i co do ubrań, no to nie kupiłam naprawdę dużo w Primarku tam. Chciałam kupić trochę tych opasek, takich wiecie, z uszami czy z jakimiś kwiatami, ale było wszystko przebrane, było porozpierniczane, takie po prostu dziadostwo, więc nie brałam. Ale wzięłam sobie taką opaskę do pielęgnacji i one są w Polsce dość drogie. One tutaj mają takie druciki i robią się fajne uszy i coś takiego sobie kupiłam i było to za funta. Także z tego jestem zadowolona. W TK Maxie wzięłam sobie jeszcze bieliznę. Dwie sztuki były za 6 funtów i to jest z jedwabiem. Tutaj oryginalna cena jest $48 i naprawdę jest to super mięciutkie, delikatne i takie naprawdę dobre jakościowo. To jest głównie produkt, który ja z TK Max wynoszę, czyli biustonosze głównie z Donny Karan, bo naprawdę w dobrej cenie można je dostać i jakościowo są też super. Z Calvina Kleina też. Tutaj mam jeszcze z Primarka też tam były po 2, po 3 funty, więc one jakościowo też są dobre, ale one były przecenione z 12 czy 15 funtów, więc to są te lepsze, bo te tanie to raczej też jakoś taka, wiecie, z targowiska, opowiem tak, ale te były super. Wziąłem sobie też takie skarpetki z lajkrą, takie sportowe, one kosztowały chyba, nie wiem, 3 funty za 3 sztuki czy 2 sztuki. No, są naprawdę takie śliskie, takie typowo sztuczne, ale do takich Adidasów, do takich sportowych butów to naprawdę są rewelacyjne i bardzo je lubię. I mam jeszcze takie czarne, tylko one są bardziej do balerinek na przykład, też to jest takie lajkry. Wziąłam jedną zwykłą koszulkę i tam pozmieniali w ogóle z rozmiarami. Jest od 2XS do jakichś tam dużych rozmiarów. I teraz ja nie wiem, czy ja jestem 2XS, czy 1S, czy S. Tak wszystko jest popierniczone, że trzeba wszystko przymierzać. Wzięłam tutaj koszulkę, która jest rozmiar S i ona jest na mnie taka trochę duża.
bo jest jak M-ka i wzięłam jedną, bo mi była potrzebna. I tak, kurde, z tymi rozmiarami teraz jak będę mówić bratu, żeby mi coś kupił, to będzie lipa. Wzięłam też dwie bluzy, w sumie trzy chyba mam tutaj. Tą kupiłam na dziecięcym, taką. Chociaż ten napis trochę do mnie nie pasuje, że jestem zawsze późno, no ale okej. Taka zwykła bluza z ładnym kolorem. Bardzo ten kolor się mi podoba. Paradowałam niej w Paryżu, byłam chyba właśnie na Wersalu nawet w niej, bo tak się trochę zachmurzyło, było chłodno. Postanowiłam, że wezmę bluzę, chociaż potem się okazało, że jest zbyt ciepło i tak, wiecie, tak trudno było się też ogarnąć z tym ubiorem. Także bluza kosztowała na dziecięcym, nie wiem, 7 funtów. I drugą wziąłam też taką krótką, taką luźną, ale krótką, została w Anglii. Nie wzięłam jej, bo mi się już nie zmieściła do plecaka. Drugą bluzą, jaką wzięłam, to jest taka zwykła też. Piękny kolor ma, naprawdę bardzo się mi podoba. I to jest bluza, którą już zaciapałam tutaj o tłuszczem, więc trzeba będzie tutaj jakoś pokombinować, żeby tą plamę jakoś sprać, wyczyścić. I też kosztowała piątkę, nie była droga. I co mi w tych bluzach nie pasuje, to one od spodu bardzo mocno się mechacą. Właśnie nie na zewnątrz, tylko od środka. Jak mam jasną koszulkę, czy ciemną koszulkę, to jest też u mnie cała w tych kłaczkach i to mnie bardzo denerwuje, bo trzeba te ubrania spod spodu wszystkie wyczyścić. I kolejną bluzą też za piątaka jest bluza właśnie z kapturem, których ja mam multum, ale ta mi się spodobała i wzięłam ją, bo no niestety pogoda była nie najfajniejsza i trzeba było się jakoś ratować, ale że to były tanie ubrania, no to wzięłam chyba dwie, trzy sztuki i potem można było paradować. I ostatnią rzeczą, którą wzięłam, to jest plecak. Ja plecaki bardzo lubię. To jest akurat też z Primarka, kosztował chyba dyszkę i jest bardzo fajny, bo nie jest duży. Ma regulowane tutaj jak to się nazywa, paski. I tutaj ma też jedną kieszonkę. Bardzo fajny, paradowałam z nim właśnie po Paryżu, był bardzo wygodny, bo mi tam wszyscy nawrzucali, co tam mieli, swoje jakieś tam telefony, portfele i inne pierdoły, które im były potrzebne, a ja właśnie tu wszystko zmieściłam, nie było to nawet ciężkie, także bardzo wygodne. Nie lubię tutaj tych pasków, które mają jakieś właśnie takie metalowe rzeczy, bo to bardzo w ramiona gniecie i jest niefajne, także ten plecak jest naprawdę bardzo funkcjonalny, bardzo wygodny i na podróż Samy raz. Dobra, to już jest wszystko. Tyle przywiozłam, nic więcej. Nie kupiłam, jakoś nie miałam ochoty na taką, wiecie, ilościówkę, żeby nabrać jak najwięcej. W TK Maxie byłam trochę rozczarowana, bo było dużo fajnych marek, na przykład z Becky było dużo palet, ale były wszystkie porozpieprzane, były wymacane, brudne i nawet na przecenie za dychę można było dostać, ale to po prostu się nie nadawało do niczego. Trochę kosmetyków z Estée Lauder było też, ale też były pootwierane, mimo iż były zabezpieczone, to ktoś tam się dobrał i te kosmetyki zniszczył. Chciałam kupić trochę kosmetyków z Kerastase w TK Maxie, bo bardzo często je widywałam, a teraz miałam akurat możliwość podać te wszystkie moje rzeczy samochodem z Paryża. I nie było tej okazji, no nie było niestety i szkoda, bo chciałam przetestować Kerastase, trzeba będzie tutaj gdzieś poszukać na przykład, nie wiem, na Allegro czy gdzieś jakieś tańsze oferty i będzie coś można kupić. Zmieniłam włosy na blond, jak zauważyłyście. Powoli idę w tym kierunku. I niestety moje włosy są takie rozczochrane, takie, wiecie, takie paskudne po prostu, takie rozwiane, ponieważ jeździmy motorem dość dużo teraz. I to, co mi wystaje spod kasku, to jest to po prostu jak taka szczota sztywna i trudno to ogarnąć. Niestety nie mogę schować tej mojej kity pod kask całkiem, bo mi się głowa wtedy tam nie zmieści. Mam zbyt dużo tych włosów i obcięłam też bardzo dużo. Jak widzicie, jest naprawdę tutaj tylko do biustu ta długość, ponieważ były zbyt ciężkie, jakieś prawie 30 cm obcięłam i teraz jest to porządnie też wycieniowane, także tutaj te włoski są super krótkie i jest mi dużo lżej. No idzie lato, trzeba będzie się jakoś ratować, bo naprawdę jest gorąco w głowie, jak się ma tak gęste włosy i dość długie, to jednak po karku posieleje, a to naprawdę jest niezbyt przyjemne, jak się wiecie, dość dużo spędza czasu aktywnie. Dobrze, dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przez te 3 tygodnie wszystko u Was było dobrze, wszystkie plany zrealizowane, egzaminy zaliczone, kto tam miał, nie wiem, matura czy sesje, czy jakieś tam inne egzaminy, które miałyście po drodze. I teraz nie wiem, niektóre osoby praca, niektóre wakacje, także zobaczymy, jak tam się Wam czas ułoży. I dzisiaj to wszystko, widzimy się w następnym filmiku. Pa!